Witajcie. Nie chcę, żeby to był kanał czy filmy w ogóle jeden po drugim z cyklu, a nie mówiłem, ale tak to właśnie jest. W związku z tym, co się dzieje, jaki mamy obecnie rząd, czego możemy się po nich spodziewać i tego, że to, co mówią, jest absolutnie nic nie warte. To, co mówią obecni włodarze Unii Europejskiej, jest nic nie warte. I nie chcę, żeby to w ten sposób było. Po prostu dobrze by było, gdybyście przejrzeli na oczy, żebyście pamiętali o tym, że to nie są ludzie ani do współpracy, ani do rozmów. Oni są do wykonywania poleceń. I te polecenia wykonują, nie patrząc na to, co dany naród czego chce. I tutaj widać, no niestety, sytuacja bardzo, bardzo tragiczna. Także całym sercem jestem ze Słowakami. Pan Robert Fico postrzelony kilka razy. I teraz oto przypomina mi się sytuacja z lat 90., kiedy na antenie, jeszcze wtedy oglądałem telewizję, na antenie TVN-u wystąpił niejaki, o ile dobrze pamiętam, pan Mardoch, który jest właścicielem, wtedy był 80% wszystkich mediów na świecie, więc to wchodziły gazety, radia i telewizje. I on wtedy, pamiętam to jak dziś, powiedział, że to, w jakim kraju kto zostanie prezydentem, zależy od niego. I rzeczywiście to jest przykre, ale prawdziwe. No, przykre dla nas, normalnych ludzi, natomiast co możemy z tym zrobić? Możemy po prostu tylko tyle wyłączyć telewizory i myśleć po swojemu, patrzeć na to, nie co mówią, a to co robią. I wtedy będziemy mieli lepszy obraz tego wszystkiego, tego całego świata, który nas otacza, i będziemy wiedzieli, w jaki sposób się w nim poruszać. Natomiast w tej sytuacji, jak to wygląda, to widzicie sami. No i okazuje się, że oto czytam w którymś z mediów, medium podaje, że oto prawdopodobnie stoi za tym jakiś samochowiec prorosyjski i tak dalej. No słuchajcie, to trzeba być skończonym durniem, żeby w to uwierzyć. Bo tutaj nie przez przypadek przywołałem właśnie tego pana, który jest właścicielem tych wszystkich mediów, bo to on decyduje, co mają mówić. Pamiętajcie, że dzisiaj nie ma czegoś takiego, że sądy będą wydawały wyroki i wtedy się będzie coś ciekawego działo i wtedy poznamy prawdę. Nie. Dzisiaj wyroki wydają media. I to, co w mediach się powie, że oto ten jest taki, siaki, owaki, no to jest właśnie tak jak z tym przysłowiem, że zanim prawda dojdzie do głosu, kłamstwo trzy razy obiegnie ziemię. I to właśnie w ten sposób jest. Więc tutaj mamy jawne, absolutnie kłamstwo, ponieważ nie znając żadnych, to jeszcze raz powtarzam, żadnych faktów, jakieś tam medium mówi, że to jest prorosyjski. No to posłuchajcie, wystarczy wyciągnąć takie wnioski. Pan Fico mówi, że nie wyśle wojsk na Ukrainę swoich. No to punkt pierwszy, naraża się Ukraińcom. Pan Fico mówi, że jest przeciwny relokacji tych nielegalnych imigrantów. No to naraża się znowu lewakom, prawda, i wszelkiej maści tym. No to teraz, jeżeli mamy te dwie, chociaż tylko dwie takie poszlaki, no to wiadomo, w którym kierunku będziemy szli. Rosjanie sami sobie nie wysadzili Nord Stream 2, bo musieliby być idiotami po prostu. Przecież oni to wybudowali, z tego czerpią kasę i nagle sobie wysadzają. No słuchajcie, no dajcie spokój, no trochę chociaż pomyśleć, tak naprawdę to nie boli, no. A nie powtarzać po prostu te brednie po tych, którzy po prostu chcą i mówią nam, jak my mają myśleć. Nie bez sensu nazywają się mediami opiniotwórczymi. Bo to na tym polega. Czyli to, co usłyszeliśmy gdzieś tam w telewizji, w radiu, przeczytaliśmy w gazecie, chociaż tego już coraz mniej, albo zobaczyliśmy to, czy przeczytaliśmy na jakimś portalu, który należy do kogoś tam i ten ktoś mówi, że tak jest, a nie inaczej. I potem wszyscy to powtarzają, że oto właśnie tak jest. No to potem takie brednie są poszerzane, powielane. I człowiek po prostu już... No ten, który właściwie to mówi, kiedy powiedzą mu prawdę, jaka jest rzeczywiście, no taki człowiek po prostu durnieje całkowicie.
i musi wybrać między tymi głupotami, których się dowiedział, które przeczytał, nie wyciągając żadnych własnych wniosków, nie posiadając absolutnie własnego zdania. Więc to mamy z czymś takim do czynienia. Albo po prostu zamyka się całkowicie, zamyka oczy, przeczytał, usłyszał w tej czy innej telewizji, radiu i to jest święte. I potem będzie to powtarzał. I co się dzieje dalej? Potem mamy, słuchajcie, partie, wybory i tak dalej i dochodzimy do takiej sytuacji, w której najczęściej to właśnie akurat Platforma mówi, że w Platformie jest najwięcej wykształconych ludzi, a w PiS-ie to są sami, nie wiem, powiedzmy, rolnicy, chłopi niewykształceni i tak dalej. Podczas gdy sytuacja ma się absolutnie odwrotnie. To w PO ludzie są niewykształceni, prości. Ale żeby po prostu mówić prości, no i są prości i prostaki, to są dwie różne rzeczy, prawda? No i oczywiście potomkowie tych wszystkich ubeków, esbeków i innych zdrajców Polski, którzy zostali przywiezieni przez Sowietów w 45 i 6 roku w ilości 250 chyba tysięcy, o ile dobrze pamiętam. Tutaj się porozmnażali, poprzebierali w inne polskie nazwiska i tak dalej, i tak dalej. Dojść do nich dzisiaj to jest naprawdę wielka sztuka. Kto kim jest. Ale powiem Wam jedną jeszcze rzecz. Zauważyłem, że Prawo i Sprawiedliwość pod tym względem trochę się zmienia, bo zaczynają widzieć potrzebę ujawnienia tego wszystkiego. Ujawnienia tych ludzi. Bo to nie może być tak, że my właściwie nic nie wiemy i walczymy sami ze sobą, bo to w tym to tak daleko to nie zajedziemy. A zaczynają po prostu widzieć konkretne osoby. Kto za tym stoi? W jaki sposób i dlaczego? Komu na tym zależy? Jeżeli nie będziemy myśleli w kategoriach organizacji, bo wiele ludzi myśli w ten sposób, a jak to stoi na przykład za tym jakaś tam formacja X, to dla nich to jest koniec wiedzy, bo formacja X to jest formacja X i to jest jakby forma osobowa, a to wcale tak nie jest, bo w formacji tej X są ludzie, konkretne osoby i teraz trzeba je również podzielić na zdeklarowanych przeciwników Polski i Polaków, a w moich oczach takimi są wszelkiej maści lewaki, i na tych, którzy dostają za to pieniądze, żeby tak mówili. Czyli z punktu widzenia PRL-u typowe kapusie. Zapytajcie się rodziców, dziadków, co się robiło z kapusiami, jak byli traktowani. Powiem tylko tyle, że w czasie wojny kobieta, która się umawiała z Niemcami, była golona na łyso i miała szczęście, że przeżyła. Ale mężczyźni, którzy współpracowali z Niemcami, był na nich wydawany wyrok, kara śmierci. Potem wiadomo, PRL i tak dalej, to się trochę zmieniło, kiedy zamordowali ostatniego żołnierza Armii Krajowej. Chyba to był 61 albo 3 rok. Żołnierz o pseudonimie Lelek. Więc on zginął jako ostatni. Ale zobaczcie, ukrywał się człowiek prawie 20 lat. I tak to wyglądało, bo walczyło Polska. Dzisiaj to w ten sposób jest, że to są właśnie ci zdrajcy, ci, którzy wykonywali te wyroki, ci, którzy byli umoczeni we wszystkie inne zdradzieckie formacje, dzisiaj właśnie są w tych lewackich i innych takich liberałopodobnych formacjach. Także trzeba po prostu otworzyć na to sobie wszystko oczy i zastanowić się, gdzie idziemy. Zobaczcie, Robert Fico zostaje postrzelony kilka razy. To jest ewidentny wyrok śmierci na niego. Rozumiecie? To nie jest... Nie, ten facet miał zginąć po prostu. No, cudem, że przeżył. Nie wiadomo jeszcze, jaka sytuacja będzie. Ale kto za tym stoi? Ja bym się temu bardzo dokładnie przyjrzał. I nie słuchajcie żadnych opinii z telewizora. W cudzysłowie, w sensie tych takich mediów publicznych wszelkiej maści, tych, które są ogólnie dostępne, mainstreamu tak zwanego. Także tam nie dowiecie się niczego. Tam będziecie wiedzieli tylko to, co macie wiedzieć, co chcą Wam powiedzieć. Jeżeli chcesz szukać prawdy, to szukaj. Na tacy jej nie dostaniesz. Trzymajcie się. Cześć.